Drodzy Państwo, liturgia prawosławna, nabożeństwo i muzyka, jak się okazuje, mają bardzo, bardzo dużo wspólnego. Liturgia prawosławna jest oczywiście zjawiskiem bardzo integralnym, bo tam też występują różne inne formy sztuki. Niemniej jednak jest to zjawisko oparte na przebiegu muzycznym. Jest to zjawisko, które bez muzyki nie mogłoby zaistnieć. Dlatego bardzo ciekawym jest porównywanie ogólnie zjawiska muzyki do zjawiska liturgii. I to właśnie dzisiaj chciałbym uczynić. Najważniejszą zależnością pomiędzy liturgią i muzyką jest to, że obie istnieją w czasie. Że obie istnieją i stanowią kawałek naszego życia. Oba te zjawiska wymagają żywego odbiorcy, wymagają żywego twórcy. To jest bardzo podobne i nie jest to tak, że my możemy tą liturgię gdzieś tylko i wyłącznie w tych starych manuskryptach odczytać i uznać, że jest to liturgia. Nie, liturgia musi być przeżyciem, musi być doświadczeniem, liturgia musi być tu i teraz w żywych ludziach, ale oczywiście ze wszystkimi osobliwościami doświadczenia, które się nawarstwiało poprzez wieki. Zarówno liturgia, jak i muzyka gospodarują czasem, wyznaczają momenty życia, mają pewną moc nad czasem zegarkowym. My wszyscy wiemy, że czas zegarkowy jest to pewne kłamstwo, dlatego że czasami 5 minut nam się wydaje wiecznością, a czasami z kolei jakiś dłuższy okres czasu sprowadza się do bardzo szybkiego odczucia czasu. No i właśnie muzyka i również liturgia mają nad tym władzę. W jakiś sposób wydłużają naszą percepcję czasu. Liturgia oczywiście czyni to na swój sposób, można powiedzieć przy pomocy muzyki, a muzyka znana jako oddzielne zjawisko również na swój sposób. Niemniej jednak jest to wspólna cecha i liturgii, i muzyki. Bardzo ważnym elementem i dla liturgii, i dla muzyki jest to, że są one swoistym wehikułem czasu, że są one takim swoistym przeniesieniem się w historię. Oczywiście one są tylko i wyłącznie tu i teraz, one są w żywym, bijącym sercu, niemniej jednak one zawsze odnoszą się do całego przekroju historii, do tego, co się działo w przeróżnych jej okresach i czasami liturgia potrafi wstrzyknąć zupełnie niesamowitą świadomość na przykład w ludzi współczesnych, dlatego że jest mnóstwo elementów gdzieś wziętych jeszcze z czasów antycznych czy z późniejszych okresów historii, które to ubogacają tego dzisiejszego człowieka i niejako pozwalają mu zrozumieć jego genotyp. No i wreszcie najważniejsza rzecz, którą się mówi o muzyce. O muzyce się często mówi, że jest to taki język emocji. To jest oczywiście troszkę banalizacja, bo nie jest to tylko i wyłącznie język emocji, aczkolwiek z pewnością należy stwierdzić, że muzyka odnosi się do stanów. Muzyka ma moc wprowadzania człowieka w jakieś stany. I ta moc jest również mocą liturgii, bo jak wiadomo, i to już mówiłem bardzo często w poprzednich odcinkach, ta szczególna, liturgiczna, stara muzyka tradycyjna ma taką siłę, aby człowieka wprowadzać w taką, a nie inną emocjonalność, tak, a nie inny stan. A więc jest to również wspólna cecha, ponieważ muzyka sama w sobie też wprowadza w stany. To zależy jaka muzyka i od tego zależy w jaki stan. Niemniej jednak liturgia bardzo się tym muzycznym elementem posługuje. Jednym z ważniejszych parametrów liturgii jest też to, że jest ona przezwyciężeniem czasu. Takim autentycznym przezwyciężeniem czasu, ponieważ
na liturgii nie ma osób żywych i osób zmarłych. Te wszystkie ikony, które się widzi, wszystkie śpiewy, które z reguły odnoszą się do dnia teraźniejszego, do momentu teraźniejszego. My tak śpiewamy na przykład: dzisiaj dziewica rodzi syna, dzisiaj my, którzy cherubinów tajemnie przedstawiamy, śpiewamy tą trójświętą pieśń. To wszystko jest odniesienie się do czasu, który jest tu i teraz. To wszystko jest uczynienie takiego żywego świata świętych, żywego świata wszystkich, których Kościół pamięta. Tą moc ma właśnie liturgia. Muzyka też to próbuje zrobić. Muzyka też ma taką swoistą moc. Niemniej jednak w połączeniu z całą przestrzenią liturgii, ta muzyka ma wtedy w tym kontekście jeszcze większe znaczenie. Jest też jedna różnica pomiędzy ogólnym, stereotypowym pojęciem muzyki, powiedzmy muzyki klasycznej, muzyki europejskiej, czy innej muzyki jakiejkolwiek istniejącej i znanej, do pojęcia liturgii jako muzyki, do pojęcia muzyczności liturgii, czy w ogóle liturgii jako sztuki, bo to można troszkę wymiennie używać. A mianowicie jest to rodzaj sztuki. Jest to rodzaj tego, że liturgia nigdy nie jest sztuką na podobieństwo sztuki salonowej. Liturgia jest sztuką egzystencjonalną. Liturgia jest sztuką, która zajmuje się zwyczajnością ludzką i tą zwyczajność podnosi do czegoś zupełnie niesamowitego, do czegoś, co wykracza poza człowieka. Tak jest przecież z głównym założeniem liturgii i w ogóle z elementem, który tworzy liturgię. A tym elementem jest oczywiście Eucharystia. I wygląda to tak, że posiłek, czyli rzecz, która jest człowiekowi w najbardziej taki bytowym sposób potrzebna do życia, staje się rzeczą, która sprawia, że łączymy się z Bogiem. Czyli taka rzecz, która by się wydawało jest najmniej mistyczna, najbardziej cielesna, najzwyklejsza, staje się rzeczą najniezwyklejszą, najbardziej duchową i windującą człowieka do sfer jego przekraczających. Rejrzec rozbojnikom i na prostory był jest i Chrystus Ojcem i Duchom Twoja ispłonia i nieopisanej. Powiadomia Boże, powiedzmy miłości Twojej ponad duszy wrotnej, Ty jest wiezokonie mojej najpatrzeń, wiezokonie mojego i grucha mojego oczyszczenia. Jako wiezokonie moja znaje wrecem do mojej zmian. Nie wiedzą, że do swoich łukaj, grotu Boże, których jako dobry dziś są wysłyszeć Twoje, bo widzisz nie da sudzić dziś. Chciał wiedzę konie za czatis, nie bo rysy wyli o macie moje się boisz, że w sobie zwiastne i tajne drogą rysy twoje wiem jest. O krupiejsze miejsce w mnie oczyszczu się, a większe mnie za rysy bo. Słuchu mi da się rady, się wysiej wygrać, co kosy mirenne, jak zwykli se wzór, jak wysiej wiedzę konie mojecie. Serce czysty w imieniu Bożej, dobra, no to rozumie, nie pierze mi miejsca Twojego. I duch Chrystusa, nie o tym, tak nie nas spasie. Jest mi utwierdzenie, że sobie zakonę, jak ucięty nic. Kiedy obrycia się, bo to się nie mogę zrobić, żeby wygrać. Господи, уж не напишешь, что он спокойствие. Я кончу, Господи, разъезжать туда, Бог обслужить. Не могу грешать за воду, сокрушен, сердце сокрушен, бессмертно будет лучше. Но даже Господи, Бог увлечен, если он и наш Иисус. Пусть я позову, Бог решил, когда Бог решил, что правильно на все там держаться. Вот нас, Святой Терпи. Widzieliśmy teraz fragment początkowego momentu liturgii. W zasadzie momentu, który nie jest widoczny, ponieważ on następuje gdzieś za ikonostasem. Jest to moment, kiedy następują czytania godzin kanonicznych. Czytania godzin, w momencie których również odbywa się okadzenie świątyni. Moment bardzo tajemniczy, moment bardzo cichy. I ten cichy moment, ten tajemniczy sposób czytania, który jest obecny przy każdym prawosławnym nabożeństwie, jest niezwykle istotny w ogólnym pojęciu całej muzyki liturgii prawosławnej. Dlatego, że to czytanie, ono wyznacza tekst i ono jest już sposobem patrzenia na pewną emocjonalność, na pewne odniesienie się do tego, czy to ja osobiście czytam, czy czytam oficjalnie, czy ja formalizuję swoje czytanie, czy jednak wykorzystuje tylko i wyłącznie jakieś indywidualne emocje do tego. Te momenty
ta cichość tych momentów, ta pewna obiektywność i możliwość skupienia się są rzeczywiście konkretnym językiem liturgicznym. To jest tak, że forma czytania Słowa Bożego jest niezwykle istotna od samego początku, dlatego że przecież pierwsze liturgie polegały na tym, że się wspominano słowa Chrystusa i wręcz z pewnością w jakiś sposób naśladowano nawet Jego głos. I nie mógł być to głos, który nie trafiał do każdego. Nie mógł być to głos, który miał tylko i wyłącznie cechy indywidualistyczne, a musiał być w jakiś sposób to głos i jednocześnie obiektywny, i taki, który jest w stanie przyjąć każdy człowiek osobiście. No i właśnie forma liturgii prawosławnej i sposób czytania do tego zmierza. Błogosławieno Carstwo Otca i Syna i Świętego Ducha, nynie i prysno, i wo wieki wieków. Mirom Gospodu pomolim się. Gospodi pomiluj. Osvěšně míry i spasení duš našich, Gospodu pomolim się. Gospodi pomiluj. O míre sego míra, blagostojání Světy Božej z Cerkvěj i sojedinění vše, Gospodu pomolim się. Gospodi pomiluj. Po świętym chramie siem i z wierują blagogowieniem i strachom Bożym wchodziaszy woń, Gospodu pomolim się. Gospodi pomiluj. O Gospodinie i Otce naszym, blażeńsze mitropolicie Sawie, czesnym presbiterstwie w Chrystie diakonstwie, o wsiem przyczyni ludziach, Gospodu pomolim się. O Bogu, chrani mnie w stronie naszej, w lasiech i woństwie i ja, Gospodu pomolim się. Gospodi pomiluj. Po świętej obitelji siej, wsiakoj obitelji gradzie wiesi stronie, i wieruju żywuszczych w nich, Gospodu pomolim się. O blagorastvorení vzduchov i zabili plodov zemných i vremeních mírných, Gospodu pomolim se. Gospodi pomiluj. O plavajúcich, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Gospodu pomolim se. Gospodi O izbavitися нам от всякія скорбі, гнєва і нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Elementem, który dominuje podczas nabożeństw prawosławnych, jest ektenia, jest dialog pomiędzy celebransem i pomiędzy chórzystami. Słynne Gospodi pomiluj, Kyrie eleison, Panie zmiłuj się. To jest taka ciągła wędrówka poprzez nabożeństwo. Wtedy, kiedy nie ma tekstów, nie ma psalmów, cały czas się pojawiają większe lub mniejsze ektenie, większe lub mniejsze litanie, większy lub mniejszy dialog, zawsze w podobnej, bardzo prostej formie.
To jest bardzo ważne zjawisko, też jako swoisty taki minimalizm, swoisty trans nabożeństwa, no i zjawisko, które też się z pewnością odnosi do tej najważniejszej tradycji duchowości prawosławnej, czyli do hezychazmu, czyli do mówienia imienia Chrystusa i powtarzania go do pewnego takiego cyklu i dyscypliny, która się właśnie z tą powtarzalnością wiąże. To ciągłe Panie zmiłuj się, Gospodzi pomiłuj, po każdym wezwaniu celebransa do tego właśnie zmierza. Thank you.
Właśnie usłyszeliśmy kolejny moment, bo dzisiaj w ogóle będzie taki przegląd kilku momentów liturgii. A ten moment, który usłyszeliśmy, jest to moment śpiewania psalmu Panie, wołam do Ciebie, usłysz mnie. Jest to moment nieszporów wieczornych. Moment bardzo szczególny i też jest to taki zabieg liturgiczny, ponieważ śpiewanie psalmów to z reguły jest śpiewanie większej ilości słów. I śpiewanie psalmów w pewnych momentach odbywa się jako szybkie śpiewanie, jako szybkie wypowiadanie, jako rytm, jako śpiewanie antyfonalne, co zresztą powinno mieć tak prawidłowo miejsce również w przypadku tego psalmu. Państwo z pewnością słyszeli bardzo szybki tekst wyśpiewywany na dwóch, trzech akordach. To jest takie współczesne pojmowanie liturgii, jednak tradycyjność tego polega na tym, że liturgia zawsze ma rytm. Liturgia jest takim zwyczajnym życiem. Tak samo jak i w życiu mamy czasami szybsze tempo i wolniejsze tempo, w zależności od tego, jak adekwatnie ono pasuje do danego momentu życia. Tak i tutaj mamy i szybsze tempa, i wolniejsze tempa. Również w tym momencie, podczas śpiewania tego psalmu, obserwujemy bardzo ciekawe zmiany melodyczne, takie szybkie zmiany nastrojów, szybkie zmiany tonacji, szybkie zmiany modusów. To jest bardzo starożytne i tradycyjne w takim muzycznym podejściu do liturgii, że te zmiany zawsze były i tam też się wstawia teksty, które są tekstami zmiennymi, które tyczą się świętych danego dnia, święta danego dnia, więc to jest taki bardzo ważny moment dużej aktywności, która odbywa się również przy okazaniu całej świątyni. Jest to też moment, który ostatecznie w swojej takiej wędrówce kolejnych tekstów tyczących się dnia i śpiewanych właśnie na melodie przeróżnych charakterów. Czasami one mają przeróżny rytm, przeróżne tonacje. Moment, który zmierza do kulminacji, który zmierza do wejścia, który zmierza do śpiewu Pogodna Światłości Świętej Chwały i wejścia z kadzielnicą.
hymn Pogodna Światłości. Jest to jeden z najstarszych istniejących hymnów chrześcijańskich. Hymn, który mówi o parafrazie Chrystusa i światła. Mówi też o paruzji, mówi o przyjściu Chrystusa ponownym. Jest też związany z tradycją wnoszenia światła do ciemnych pomieszczeń, w których odprawiano nieszpory. To jest hymn, który w kontekście ruchu liturgicznego odpowiada na procesję, odpowiada na dym kadzielny, odpowiada na przygotowanie do wejścia. To jest hymn, który jest punktem wiążącym, pewną kulminacją w ogóle całego nabożeństwa. Dlatego też tradycyjne śpiewanie tego hymnu jest śpiewaniem uroczystym, ciężkim, głośnym, przynajmniej w kontekście tego, co się działo wcześniej. To musi być śpiew monumentalny i to musi być śpiew też przestrzenny, bo proszę zauważyć, że wejście to jest już gra z przestrzenią świątyni. To jest wykorzystanie tego, że my mamy poczucie, że przed nami jest coś nieznanego i za chwilę tam wejdziemy. To poczucie nam buduje przestrzeń. Wejście nam buduje spełnienie. I między innymi te cechy są zawarte w tradycyjnych melodiach hymnu Pogodna Światłości, czyli po grecku Phos Hieron. Bardzo podobnie jest też w przypadku małego wejścia podczas świętej liturgii, podczas nabożeństwa eucharystycznego. To było kiedyś takie wejście ogólnie do świątyni. Natomiast jest to bardzo podobne zjawisko i bardzo podobnie zaopatrzone muzycznie. Wtedy jest śpiewany hymn Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa w bardzo podobny, szczególnie uroczysty sposób. Premudrość prosi. A za chwilę Państwo usłyszą recytatywny sposób śpiewania. Tak jak już wcześniej, na początku powiedziałem, sposób czytania i czytanie podczas prawosławnego nabożeństwa jest tym, co wyznacza całą muzykę. I nawet w irmologionach Rzeczpospolitej jest mnóstwo muzyki, której się nie da dobrze wykonać, jeśli się nie umie dobrze tego przeczytać właśnie w taki, a nie inny sposób, rytmizując i w taki, a nie inny sposób posługując się głosem. Jest to z reguły sposób, który bym określił za najbardziej naturalny głos ludzki, prawdziwy, ale nie wykorzystujący swojej prywatnej egzaltacji do tego. Zmierzający do formalizacji poprzez rytmizację. To jest taki sposób i na tym też są oparte melodie cerkiewne. Są one bardzo często bardzo piękne, bardzo proste. Ale prostota właśnie wynika z tego, że są one bardzo dobrze słownie urytmizowane. To też jest tak, że język cerkiewnosłowiański, w którym słuchamy tego nabożeństwa i który, jak wiadomo, był językiem prawosławnych Rzeczpospolitej tradycyjnie, jest językiem z ruchomym akcentem. I te ruchome akcenty bardzo często tworzą bardzo ciekawą siatkę muzyczną, bardzo ciekawą siatkę muzyczną, polegającą generalnie na tym, że jeżeli mamy akcentowane słowo i ten akcent, owszem, nadaje jakiś naczelny kształt temu słowu, to mamy wtedy ruch w melodii. Więc to są takie subtelne mikroruchy,
tworzące coś bardzo, bardzo pięknego. Istnieje w liturgii element czystej improwizacji, element momentów, które są oparte na strukturach minimalistycznych. Za chwilę usłyszymy śpiew Kyrie Eleison, śpiew, który jest wyśpiewywaniem kilkaset wręcz razy tego tekstu i który to tekst podlega pewnym modulacjom wobec tego. Jest to bardzo, bardzo tradycyjne zjawisko w muzyce bizantyjskiej i we wszelkich pochodnych tej oryginalnej muzyki liturgii prawosławnej. Tak jak wcześniej mówiłem o wejściu jako momencie kulminacyjnym i momencie wiążącym, tak teraz powiem o momencie z jutrzni. Momencie z jutrzni uroczystej, momencie z jutrzni, która zawiera tak zwany polieleos, czyli moment, który się tłumaczy jako dużo światła. Światło, jak wiadomo, tradycyjnie pochodziło z lamp oliwnych i stąd tu jest pewnością mowa o tym oleju i o jego wielości. Ten moment jest rzeczywiście bardzo jasny. Dzisiaj zapala się wszelkie możliwe żyrandole podczas tego momentu. Ten moment jest okraszony śpiewem psalmu Chwalcie imię Pańskie. Śpiewem psalmu, który jest swoistym ożywieniem, dlatego że wcześniej była cisza. Wcześniej nie działo się nic głośnego, a tutaj nagle taki mocny śpiew, nagle śpiew antyfonalny, nagle wyjście zastępów duchownych z ołtarza na sam środek świątyni. I znów jest to gra przestrzenią, ale gra przestrzenią nawet na dużo większą skalę niż w przypadku wejścia, o którym wcześniej wspomniałem. Jest to już objęcie świątyni, jest to moment kulminacji, jest to moment światła. Jest to moment, który oczywiście również w muzyce
ma swoje wielkie odzwierciedlenie, moment ruchu znów, moment z kadzidłem. Czasami też kadzidło jest rytmizowane do tego, aby właśnie współgrało ono z muzyką psalmu śpiewanego, na przykład na Świętej Górze Athos, to w tych najbardziej tradycyjnych formach mamy czasami takie kadzidła, które dzwonią w rytmie polieleju, w rytmie właśnie tego psalmu. No i też istnieje zjawisko, które jest dostępne w niektórych monastycznych ośrodkach, zjawisko poruszania żyrandoli, zjawisko tego, że to światło zaczyna jeszcze w inny sposób grać. Jest specjalny mnich, specjalna osoba do tego, żeby poruszyć te świecące się żyrandole. To wszystko współgra ze śpiewem. Śpiew oczywiście musi być donośny, uroczysty, na pełne stereo. Natomiast bardzo ciekawym zjawiskiem w liturgii jest też to, że ona w tym muzycznym sensie nigdy nie zanudza. To jest zawsze kwestia kontrastów i kwestia bardzo mądrego budowania formy. Są momenty bardzo ciche i są momenty, w których wręcz czasami podczas bardzo, bardzo długich nabożeństw mnisi wręcz tradycyjnie spali i tak jest czasami do dzisiaj, że oni po prostu gdzieś czasem przysypiają, na przykład na bardzo monotonnych i długotrwających psalmach, chociaż oczywiście nie jest to jakiś standard, ale ciekawostka jako odczucie momentów muzycznych liturgii, a są właśnie momenty, w których po prostu nie da się spać, w których ta aktywność umysłowa, nawet gdy jest to środek nocy, jest bardzo, bardzo duża. No i po takim momencie takiej wielkiej aktywności umysłowej
wielkiego teatru świateł, śpiewu, dźwięków, ruchu, który odbywał się podczas śpiewania psalmu i kontynuacji tego procesu wyjścia, następuje moment cichy, następuje moment, który się tradycyjnie śpiewa. Jest to moment hypakeonu i moment śpiewanej później antyfony. Jest to moment, który wręcz jest przeznaczony do tego, aby odpocząć chwilę od tego, co było wcześniej. Za chwilę usłyszymy ten moment, moment, który śpiewałem na melodię późniejszej antyfony. To jest też bardzo charakterystyczne i ważne zjawisko w liturgii, że aby być śpiewakiem cerkiewnym, trzeba mieć bardzo zaawansowaną umiejętność śpiewania różnych tekstów na znane wcześniej, poznane melodie. Oczywiście do tego też jest wymagana bardzo dobra znajomość języka, odczuwanie kształtu tekstu, jego sensu, dlatego że to właśnie do tego sensu, do pewnych akcentacji, do pewnych kulminacji dopasowuje się już wcześniej poznaną melodię. Dochodzimy do momentu chwała na wysokości Bogu. To jest moment kulminacyjny, jutrzni, moment, który określa w pewien sposób jej sens, ponieważ ten znany hymn śpiewa się po wezwaniu chwała Tobie,
który pokazał nam światłość. Według cerkiewnego porządku nabożeństw, według typikonów najstarszych, ten moment jest przeznaczony do tego, aby oglądać wschód słońca. Tak rzeczywiście jest na Świętej Górze Athos, kiedy ten pełen cykl dobowy nabożeństw jest zachowany. To też pokazuje, jak zjawisko liturgii jest integralnie związane nawet z tym, co się odbywa w kosmosie, nawet z całą przyrodą. Wcześniej śpiewaliśmy Pogodna Światłości, my, którzy przyszliśmy o porze zachodu słońca, chwalimy Ojca, Syna i Świętego Ducha Boga. Tak było podczas nieszporów wieczornych. Teraz chwała Tobie, który pokazał nam światłość. A więc mamy tutaj połączenie z tym, co się dzieje również za oknem i ze światłem naturalnym, które jest poza świątynią, ale do tej świątyni oczywiście się odnosi. Ten moment jest bardzo uroczysty, ten moment jest kulminacyjny. Ten moment jest zwany wielką, wielką doksologią i rzeczywiście stanowi takie wydłużenie czasu, wydłużenie tego dużego tekstu, który jest śpiewany. Ten moment za chwilę Państwo usłyszą w formie najbardziej tradycyjnego śpiewu w Kościele prawosławnym i jednocześnie najstarszego, czyli w formie śpiewu monodycznego, śpiewany w jeden głos chórem. Ale proszę zauważyć, że śpiewanie w jeden głos całym chórem ma wielką, wielką moc, być może większą niż cała orkiestra, która mogłaby udawać pewien monument tego momentu. A tutaj tak skromne środki, tak proste, w zasadzie jest to znów przedłużenie, tylko bardziej uroczyste przedłużenie czytania, recytacji, a tak dobrze odpowiadające temu, co się dzieje podczas nabożeństwa. I nie tylko, bo też w przyrodzie. Thank you.
Podsumowując tą małą analizę, której dzisiaj dokonałem, chciałbym jeszcze raz zachwycić się nad zjawiskiem liturgii. Zachwycić się nad tym zjawiskiem, które uczy człowieka czasu, uczy człowieka jak żyć, uczy człowieka emocji, uczy człowieka podejścia i wrażliwości nawet do przyrody, do wszystkiego, co go otacza. Liturgia nie jest taką sztuką, która ma podobieństwo sceny, która ma słuchaczy, która jest przedstawieniem. Liturgia jest udziałem, tylko i wyłącznie udziałem. Nie jest to przedstawienie, więc tam nie ma podziału na publiczność i na tych, którzy wykonują. To jest taka sztuka, chyba o której marzyła awangarda i o której dzisiaj czasami się mówi nawet w kręgach daleko niereligijnych, jako o sztuce, która jest taką sztuką wymarzoną. Liturgia nie jest też odegraniem jakiejś sytuacji, załóżmy historycznej, a jest znów właśnie tym realnym wejściem tu, teraz i dzisiaj. Liturgia łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Liturgia jest umiejętnością połączenia tych rzeczy i znów gra liturgii, to co mówiłem wcześniej o formie, te wszystkie elementy głośne, ciche, dużo słów, mało słów, moment, kiedy jest pauza, moment, kiedy jest dużo światła, moment ciemności. To wszystko uczy człowieka też podejścia do przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. To uczy pewnego bardzo, bardzo ważnego rytmu, dlatego też liturgia jest tak, tak cenna. No a poza tym liturgia to wolność. Bo przestrzenie improwizacji, one są przestrzeniami wolności. Ale jak to mówili wielcy artyści, nie ma improwizacji bez konwencji. Musi być silna konwencja i ona dopiero wtedy daje możliwość improwizacji na jej tle. Dlatego, że w innym wypadku jest to pewien chaos. I tak też sztuka prawosławna, również sztuka ikony, sztuka malarska, ale też właśnie sztuka muzyczna, ona jest bardzo konwencjonalna, ale ta konwencjonalność daje tak naprawdę wielkie pole do popisu na wielu płaszczyznach. Oczywiście w wielu momentach trzeba bardzo uważać, żeby nie wykroczyć poza konwencję, dlatego że to wtedy jest pozbawione już formy. Niemniej jednak to jest właśnie moment, w którym można improwizować. I jeszcze trzeba dodać, że liturgia nie ma bohaterów, nie ma właśnie takiego odgrywania postaci, nie ma charakterów, nie ma pewnych osobliwości takiego aktorstwa, które istnieje w teatrze najbardziej dzisiaj nam znanym. I to jest zupełnie niesamowite, że na liturgii tak wiele się dzieje i tak wiele wręcz indywidualnych rzeczy i tak wiele też zależy od celebransów, od śpiewaków, od wszystkich, którzy w niej uczestniczą. Niemniej jednak nie ma w niej bohaterów, nie ma nic podobnego, co by przypominało odgrywanie, co by przypominało jakąś scenę ze stereotypowego pojęcia sceny. Liturgia zatem jest zjawiskiem cudownym. Liturgia jest zjawiskiem uczącym. Liturgia jest zjawiskiem, który pomaga rozumieć nasz ludzki, uniwersalny genotyp.
Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków, których już zostało niewiele i które się ukażą już na dniach.